Każdy z nas może zrobić coś dla naszej planety. Robię dla ekologii. Bardzo chętnie jeżdżę na rowerze, bardzo chętnie przesiadam się z samochodu na rower, jak tylko jest fajna pogoda. Kubek. Już nigdy nie plastikowy, już nigdy nie papierowy, zawsze mój. Sadźmy drzewa. Każdy może kupić sadzonkę i posadzić drzewo. Głupia rzecz. Idźmy na zakupy ze swoją siatką, którą mamy, który może być materiałowa, papierowa, obojętny, ale nie używajmy tej różnej folii plastikowej i tak dalej. Następną rzeczą, która jest bardzo ważna, zwracać uwagę, czym palimy, jakiego paliwa używamy w naszym środowisku i wokół nas i protestować, jeśli ono nie jest właściwe. To są takie bardzo proste rzeczy. No i jeździć elektrycznym samochodem. Moje ubrania nigdy nie wyrzucam, zawsze dostają drugie życie albo wśród rodziny, albo gdzie indziej, nie zdradzę gdzie, ale cieszą się nimi inni. Trzeba selekcjonować śmieci koniecznie, nie kupować rzeczy w plastiku, tylko w szkle i powinny być one wymienne. Używanie ekologicznych kosmetyków. Po drugie słomki, po prostu z nich nie korzystam, bo to jest najprostsze wyjście z sytuacji. Możemy też przetwarzać śmieci na rzeczy użytkowe. I nie wiem, jak długo w tym wytrwam, ale totalnie mi się odechciało mięsa i może to jest coś, co powinni wszyscy zrobić, raz na jakiś czas wejść na stronę PETA. Ja wiem, że oni są weganami, ja prawdopodobnie do weganizmu nie dorosnę, ale jeżeli nawet nie zerwać z mięsem, to spróbować bardzo mocno ograniczyć i naprawdę sprawdzać, z jakiej hodowli pochodzi.